Mamy rok 1920. Ówczesny proboszcz ksiądz Józef Czempiel postanawia utworzyć w Rzędowicach cmentarz parafialny. Inicjatywa cieszy się wśród mieszkańców dużą akceptacją, ponieważ nie będą musieli grzebać swoich bliskich na nekropolii w Kielcu. Jeszcze w tym samym roku wybrano teren i zaczęto grzebać mieszkańców na tak zwanej górce przy ulicy Piaskowej. Przez te kilkadziesiąt lat na rzędowickim cmentarzu pochowano już kilka tysięcy ludzi. Żegnano zarówno dojrzałych wiekiem, jak i małe dzieci. W centralnym punkcie cmentarza stoi stary drewniany krzyż. Postawiono go w momencie założenia nekropolii. Na cmentarzu spoczywa m.in. wieloletni kapłan, służący w rzędowickiej parafii, ksiądz Emil Strzelczyk. Przez 32 lata chrzcił, błogosławił oraz żegnał lokalnych parafian. Sam odszedł do Pana w roku 1996. W tylniej części cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła powstańców śląskich, którzy zginęli za ojczyznę w roku 1921. Kilka lat temu ich grób został ocalony od zapomnienia. Odrestaurowano płytę nagrobną oraz uporządkowano teren wokół nagrobka. Aby pamięć o osobach leżących na cmentarzu nie zaginęła, parę lat temu postanowiono spisać wszystkich, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Lista osób została podzielona na lata, w którym zmarli. Ciekawych odsyłamy na stronę www.parafiarzędowice.pl.